Jeżeli okaże się, że musimy jakiś komponent dodać, ten proces certyfikacji jeszcze raz trzeba przejść. Czasami jest to produkt dla przemysłu energetycznego. Tutaj też w grę wchodzą wysokie napięcia i też testy izolacji, przebicia. To też niestety czasami wydłuża proces wdrożenia i na przykład wprowadza dodatkowe testy. No i normy branżowe. No tutaj mam na myśli właśnie, jak wspomniałem wcześniej, jakość. Jakość w montażu elektronicznym związana jest z normami IPC, dokładnie z normą IPC A610, obecnie chyba mamy rewizję F. I ona definiuje, jakie poszczególne przemysły, dla których możemy projektować naszą elektronikę, jakie one mają wymagania. Mamy tutaj trzy klasy. Klasa pierwsza jest to klasa najniższa, klasa trzecia jest to klasa najwyższa. Tutaj dla klasy pierwszej mamy najniższe wymogi jakościowe. Tam jest generalnie prosta zasada. Działa. To nie musi być produkt, który ma jakość połączeń na określonym poziomie, czyli na przykład oblanie 75%, wypełnienie otworu również 75%. To po prostu działa. Większość zabawek, które funkcjonują na naszym rynku, właśnie wykonywane jest w tej klasie pierwszej. Ważne jest, że produkty, które są projektowane dla tej wykorzystania tej klasy pierwszej, no one nie są, gdyby one przestały działać, nie ma tutaj zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa użytkownika. Klasa druga, czyli to są produkty z przeznaczeniem do profesjonalnych zastosowań. I tutaj jest wymagana wyższa żywotność urządzenia. Jakość musi być już na odpowiednim poziomie. No i klasa trzecia, czyli produkty wysokiej klasy. No mamy tutaj branżę przede wszystkim taką jak militaria, automotive, kosmiczny, przemysł kosmiczny, przemysł medyczny. No tutaj klasa ta związana jest z tym, iż jeśli to urządzenie przestanie działać, ktoś może zginąć. I to jest wyznacznik tego, żeby podczas projektowania urządzenia wziąć pod uwagę nie tylko jak mają być wykonane połączenia budowane, ale też żeby to zaprojektować. Dlaczego? O co chodzi? Ważne jest to, żeby osoba czy firma, która wykonuje, miała jak najłatwiej. Bo można zaprojektować urządzenia w ten sposób, żeby działały, a natomiast wykonanie jest tak trudne w określonej klasie, że wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że to urządzenie wykonane w tej klasie absolutnie będzie niezawodne. To jest związane między innymi właśnie z projektem. Czasami są na projektach takie błędy, które po prostu uniemożliwiają nam jako firmom, które to wykonują, że taką czytelną realizację. To jest norma europejska, międzynarodowa? To generalnie IPC.org, bo to jest strona, która... Czy to jest IPC, to jest stowarzyszenie. Natomiast norma IPC obowiązuje bardziej w Europie. W Stanach jest troszeczkę inna ta norma, ale to wszystko i tak czy inaczej opiera się o jedne, o tą samą pulę, z tym, że to się inaczej nazywa. W przypadku na przykład ESD jest bardzo podobnie. Jest w Europie jedna norma, w Stanach jest inna norma, ale rzeczywistość jest taka, że te wymagania to są te same wymagania, inaczej się nazywają. Po prostu inna organizacja kasuje pieniądze na tak? Czy to jest tak, że przychodzi klient ze swoją płytką czy projektem i jesteście w stanie zrobić to w dowolnej klasie, którą sobie zażyczy? Że mówi, mam takie coś, poproszę w pierwszej klasie. I czy to wtedy gwarantuje uzyskanie tego certyfikatu i wy macie technologię, jakby linię też ocertyfikowaną, która pozwala, że to finalnie może przejść tą certyfikację? Znaczy tak, jeżeli chodzi o tą klasę pierwszą, znaczy my jako te strony realizujemy w klasie tej drugiej, czyli tej do profesjonalnych zastosowań. W naszej karierze jeszcze chyba nie było nikogo, kto przez klasę pierwszą. Czyli to są najniższą zabawki i tak dalej. To jest zazwyczaj dla produkcji takiej chińskiej.
W klasie trzeciej mieliśmy zapytania, niemniej jednak no tutaj jest tak, że parametry procesu muszą być silnie zdefiniowane, muszą być silnie trzymane w ryzach. To da się wykonać tak naprawdę na każdym sprzęcie, który ma określoną precyzję. Natomiast to wymaga po prostu wiele uwagi, wiele punktów kontrolnych. Niestety jest tak, że ta klasa też jest najdroższą z tych trzech klas możliwych. Czy ja nie pytam w tym kontekście, bardzo nie chcę żadnej trzeciej klasy. Natomiast wiem, czym ona się wiąże. Ponieważ temat mnie interesuje, to się zapieram ręką na dłoni, żeby nie wpaść na trzecią klasę, ale pytanie mam już czysto takie bezpośrednie. Czy jeżeli przyjdę z produktem, który poproszę już nie w klasie 1 do Chiny, ale w drugiej, to czy uzyskam od Was ocertyfikowany produkt? To znaczy mój produkt będzie posiadał ten certyfikat, jesteście w stanie, bo to jest tak, albo ja zdobędę certyfikację na całą linię produkcyjną, prawda? I wykonam to we własnym zakresie, albo to outsourcinguję komuś, kto ma certyfikowaną produkcję. Nie mówię o tym, że to realnie spełnia te wymogi, tylko żeby maszyny i cykl produkcyjny również spełniał te wymogi, bo on też chyba, prawda, musi być ocertyfikowany. Musi też ten proces być w certyfikacie, żeby... Niekoniecznie. To nie jest tak, że proces ma... definicja klasy pierwszej, drugiej, trzeciej jest zdefiniowana w tej normie. My wykonujemy zgodnie z parametrami tej normy i tak mamy zdefiniowane nasze punkty kontrolne, żeby one sprawdzały poszczególne elementy zgodnie z tą klasą. Natomiast nie ma takiego certyfikatu, który mówi o tym, że załóżmy maszyny ASM, ASX są w stanie wykonywać w klasie drugiej, czy w klasie trzeciej. A jak uzyskuję ten certyfikat ostateczny? Certyfikat zgodności z normą, z klasą? Który mi pozwala... Tak. No my wydajemy z każdą produkcją, wydajemy świadectwo jakości, na którym jest napisane, że produkty wykonane są zgodnie z klasą tam 1, 2 albo 3, no zazwyczaj 2. A czy jako firma macie dokumenty, które pozwalają Wam takie, znaczy czy to jest poparte certyfikatami z kolei, które Wy macie, jakąś superwizją, nadzorem i tak dalej? Jeżeli chodzi o certyfikaty, bo to było pytanie o linię, o maszyny. Maszyny nie mają czegoś takiego, ale ludzie tak. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy zajmują się definicją wytycznych procesu, to tak. Czyli jako organizm to, co wydajecie, jest zgodne z klasą do klasy? Tak. Jeżeli chodzi o to tak. Nasi też kontrolerzy jakości, inżynierowie, właśnie oni są wszyscy przeszkoleni z norm IPC. Właściwie w Polsce jest tylko jedna firma, którą szkoli z norm IPC, jest to firma Renex. Swoją drogą świetny biznes ta firma robi, bo zajmuje się zarówno dystrybucją sprzętu, jak i dystrybucją wiedzy, a jednocześnie prowadzi hotel, który jest przy centrum handlu, jest przy centrum szkoleniowym, położony zupełnie, absolutnie pośrodku niczego, więc jeżeli ktoś chce tam przyjechać na szkolenie, no musi po prostu wynająć miejsce w tym hotelu. Ale tak, taki jest biznes. Generalnie jeśli chodzi o projekt, to na pewno jest ważne dobro zespołu, bo jeżeli projektujemy zasilacz, no to bierzemy człowieka, który faktycznie z tymi zasilaczami ma do czynienia, projektował coś z tego, wie o co chodzi. Jeżeli to jest kompletnie świeży produkt, nie mamy doświadczenia, to zaczynają się problemy. Począwszy od faktycznie czasami jakiegoś dopasowania, jeżeli chodzi o długości fal, kończąc na jakichś przebiciach, które dotyczą wysokich napięć, więc naprawdę zespół trzeba dobrze dobrać, żeby przypadkiem nie było tak, że trafi do nas produkt, który jest autorskim projektem debiutanta po Politechnice. No fajnie, to może zadziałać, ale może się okazać, że jest jednak tyle błędów, że no, ta droga do wdrożenia się wydłuży. To jest też oczywiste, dobranie odpowiednich narzędzi do projektowania. Nie wszystkie narzędzia, nie wszystkie środowiska projektowe mają wszystkie funkcjonalności budowane, w związku z tym w zależności od tego, co my chcemy zaprojektować, warto takie środowisko dobrać. To jest to, co mówiłem, czyli posiadanie pewnej wiedzy o wymogach rynkowych, branżowych i bezpieczeństwa. No bo projektując nasze urządzenie, musimy wiedzieć, czego my chcemy, jakie oczekiwania stawia nam rynek wobec naszych produktów, no i jakie cechy nasz produkt musi mieć, żeby w ogóle zaistniał na
tym rynku. To jest też ważne. Pozyskanie pewnie bibliotek stosowanych komponentów. Bardzo często nam się zdarza, że klient wybiera, że projektant wybiera komponenty, a następnie dobiera pady ze standardowej biblioteki. Co to powoduje? To powoduje to, że mamy niedopasowanie elementu do padu, bo projektantowi się nie chciało zdefiniować specyficznych padów pod dosyć dziwny element. Na przykład stworzył sobie, jeszcze raz powiem, może tylko nawiążę, ale może jeszcze omówię ten punkt. Stosowanie elementów, które mają przejąć wasze do dostawy. To jest z punktu widzenia firmy, która montuje, jest kluczowe, bo czasami się nam zdarza, że ktoś wymyślił jakieś złącze, które gdzieś jest dostępne u jakiegoś producenta na Tajwanie. Super. To złącze jest unikalne, świetne, idealne do waszych zastosowań. Problem jest w tym, że jeżeli coś się stanie podczas transportu, podczas produkcji w tamtej fabryce, no to my leżymy. A jeśli my leżymy, no to niestety też wasz klient też leży. Dlaczego? No bo po prostu nie ma innego źródła. Dlatego warto brać komponenty, na przykład, które są dostępne w TME, w Farnelu, w takich typowych dystrybutorów. Jeżeli faktycznie my chcemy nasz produkt skustomizować i użyjemy na przykład elementu typu Custom Specific, no to upewnijmy się, że to jest dostawca lokalny. Że to nie jest gdzieś po drugiej stronie świata jedyny dostawca na świecie, który, tak jak powiedziałem, wyłoży się i koniec. Jeżeli chodzi o Custom Specific, mieliśmy projekt dla firmy, która zajmowała się tworzeniem driverów do lamp sodowych. No i oni mieli swój specyficzny komponent. To był właśnie plugin, który był tak specyficznie zbudowany, że umożliwiał właśnie tworzenie tego urządzenia. Cały problem był w tym, że faktycznie to urządzenie, że ten plugin był na tyle unikalny, że tylko jedna osoba mogła to wytworzyć i ta firma poprzez takie działanie miała problemy. No i stosowanie tych typowych rozwiązań montażowych, a nie czegoś takiego, co pokażę właśnie teraz. To się zdarza. Niestety to nie jest błąd, który jest to, co pokazuje, to nie jest projekt, który jest prototypem i w kolejnej ewolucji tego nie ma. Nie, to są zdjęcia naszych rzeczywistych produkcji i klient mówi, sorry, nie zmienię tego. Certyfikowałem swoje urządzenie, tak to było, nie musicie takie poprawki drobne robić. No tutaj niestety trzeba ciąć ścieżki i włączyć się przewodnikiem, a następnie zabezpieczać się silikonem. No tutaj, nie wiem czy dobrze widzicie, mamy zamiast rezystora ułożony rezystor, no bo koncept się zmienił, on odbywa. Tutaj z kolei mamy dołożenie na tak zwaną kanapkę rezystorów na rezystory. Niestety klient tego nie był w stanie potem poprawić. A tutaj z kolei mamy jakieś zabienie pomiędzy innymi komponentami. Także no, już na etapie prototypu serii próbnych warto takie elementy poprawić, bo potem jak zatrzaśnie się klamka, no to klient zostaje z takim czymś, a niestety tym jak wykonujemy. Co to powoduje? To powoduje wydłużenie czasu dostawy, no bo zabawa w takie połączenia, jak widzicie na pierwszym zdjęciu, to jest czas. No i za czasem idą koszty. A wiadomo, że urządzenie ma sens na rynku, jeżeli kosztuje taniej niż konkurencja. Lub wykonuje coś lepiej niż konkurencja. A mogę od razu zapytać, czy macie taki kogoś, u kogo można zamówić weryfikację swojego pomysłu? Bo rozumiem, że klient przekazał pomysł jest, ma słabe strony, on się upiera, no to robicie, to rozumiem. Ale jeżeli na przykład klient zgłosił się na pomysł i wy wiecie, widzicie, no bo też jesteście specjalistami, że tam jest właśnie błąd, to czy przez jakiś feedback przed produkcją, albo można to za dodatkowym, nie wiem, pakietem poprosić o to, żeby taka też była z waszej strony osłona. Bo wiadomo, że jeżeli dwie osoby albo więcej spojrzą na to, no to jest szansa redukcji takiej właśnie tutaj mocy.
Znaczy tak, my taką standardową weryfikację dokumentacji robimy na etapie przetwarzania dokumentacji, nasze standardy, ale ona bardziej jest na zasadzie dopasowania komponentów. Takie logiki działania, no jest sobie firma Silet, która też jest częścią grupy TechnoService, oni mają tą część projektową i myślę, że oni taki element mogliby wykonać. Natomiast no, bardzo często to wychodzi już na etapie niestety testów funkcjonalnych, no albo na etapie produkcji, to nawet po spojrzeniu okiem konstruktora A, konstruktora B, no wszystko gra, no, a potem okazuje się, że jest jakiś problem. Czasami jest tak, że klient docelowy stwierdzi, okej, okay, dobra, zmiana koncepcji. No i potem trzeba przerabiać na przykład zamiast właśnie tranzystora stawiać na sztywny rezystor i tutaj nie ma żadnego przyłączenia. Błędy, które my wyłapujemy jako wykonawcy, które nam strasznie powodują straszne problemy, dla klienta, klient może tego nie widzi do końca, bo my musimy się z tym uporać, żeby dostarczyć produkt zgodny ze specyfikacją, z wymaganiami jakościowymi. No ale to jest poparte niestety rzeczami, które wynikają z projektu, które mogłyby być wyeliminowane. Na przykład właśnie brak maski pomiędzy padami ustalonych. I to po prostu powoduje to, że my niestety podczas etapu nakładania pasty ślodrukiem, ta pasta przechyla się na sąsiedni pad. Niestety powoduje zwarcie. To wszystko trzeba usunąć, to wszystko trzeba wyczyścić, bo inaczej to funkcjonalnie działać nie będzie. Zbyt mała odległość pomiędzy padami komponentów w obudowach powoduje kulkowanie. Tutaj macie zaznaczone na tym środkowym zdjęciu kulki, które są pomiędzy czy pod komponentami. To wszystko nie jest zgodne z normą IPC. Dlaczego? No to powoduje zagrożenie zmniejszenia tak zwanej odległości elektrycznej, a co za tym idzie, po prostu niedziałania urządzenia. Przelotki w padach, to jest niestety zmora. Czasami jest po prostu łatwiej. Na płytce nie ma po prostu miejsca, żeby umieścić przelotkę obok padu. W związku z tym część konstruktorów stwierdza, umieści to w padzie. Co to za różnica? Z punktu widzenia elektrycznego żadna, ale z punktu widzenia montażu jest już spora, ponieważ przelotka jest, no powiedzmy sobie, otwarta, a pasta, która jest nałożona na pad, pod wpływem temperatury ucieka przez przelotkę i po prostu nie dołu w tym miejscu. Lub faktycznie powstaje efekt nagrobkowy, czyli komponent unosi się z jednej strony, powodując rozwarcie. Następnie umieszczenie komponentów w połączeniu czy w bezpośrednim sąsiedztwie dużych padów. No, to powoduje to, że ten komponent tak naprawdę będzie albo znowu wstawał, albo będzie pływał. Tak jak na przykład na tym zdjęciu macie sytuację, gdzie faktycznie jest jeden duży pad, te komponenty zeszły się w jedną stronę albo w ogóle już nie ma. No i generalnie, jak są wdrażane produkty? Mamy dwa podstawowe typy wdrażania. Mamy tradycyjne typy wdrażania, czyli mamy etapy prototypu, serii próbnej i produkcji masowej, ale jest jeszcze typ wdrażania zwany PPAP, popularnie PIPAP. Jest to typ wdrażania narzucony przez pewne przemysły. Przez dokładnie przemysł automotive. Niestety jest to, jest to pewien skomplikowany, długotrwały tryb wdrażania, który z jednej strony ma swoje bardzo duże plusy w postaci absolutnej powtarzalności procesu, ale z drugiej strony przejście od momentu, w którym zaczynamy wdrażanie tym PIPAP-em, do momentu, kiedy kończymy, czyli podpisujemy tak zwany PSW, to jest tak długa droga, że czasami się po prostu można poddać w międzyczasie. No ale omówmy ten tryb tradycyjny, on ma właśnie dwie lub trzy fazy. Faza 0, czyli taka faza typowego prototypu. My w naszym zakładzie definiujemy
dwa elementy, czy dwa pojęcia prototypu. Prototyp, czyli klient zaprojektował po raz pierwszy, chce sobie stworzyć prototyp i my jesteśmy tym zakładem, który jako pierwszy w ogóle będzie wykonywał ten prototyp. I to jest wersja, może nie to, że gorsza, ale która wymaga dużo większej atencji, ponieważ wiemy, że projekt jest absolutnie niesprawdzony, nie ma żadnych poprawek, to jest pierwsza produkcja i na razie istniał na papierze, w protelu albo w głowie twórcy. Może być to też prototyp dla nas, jako zakładu, który to wytwarza, ale klient to gdzieś indziej. Jest to zwalidowany produkt, który już ma swoją fazę, ale dla nas jako twórcy w tym zakładzie jest coś nowego, ponieważ musimy na nowo ustawić proces, obrobić dokumentację i nasz proces może być inny niż proces dostawcy, który realizował wcześniej ten projekt. I tak naprawdę możemy mieć zupełnie inne błędy, jeżeli chodzi o samą realizację. Następnie jest seria próbna, pierwsza, czyli właśnie trial. Jest to pierwsza taka produkcja, która następuje po prototypie i ona ma na celu zwalidowanie tych błędów, które już zostały wykryte na etapie prototypu i zostały poprawione. Czasami poprawka rodzi kolejny błąd, a czasami faktycznie poprawka jest na tyle skuteczna, że eliminuje wszystkie błędy i można produkować w serii seryjnej po prostu. Jeżeli się nie uda, no to robimy drugą serię próbną, czyli tak zwany ramp-up. W momencie, kiedy po serii próbnej mamy negatywny feedback, mamy znowu błędy, mamy dodatkowe korekty procesu, uruchamiamy właśnie serię próbną drugą i po niej wchodzimy w produkcję masową. Czyli faktycznie mamy produkt zwalidowany, mamy produkt sprawdzony, mamy błędy poprawione, mamy faktycznie coś, co nadaje się do produkcji w określonym reżimie jakościowym i cenowym. Ważne jest, że po każdym z tych etapów, po każdej produkcji, klient otrzymuje tak zwany raport po pierwszej produkcji. Jest to cały wykaz, który mówi o tym, na jakim etapie jaki błąd powstał. Jeżeli oczywiście na danym etapie nie ma błędu, to w takim formularzu błąd powstał. Ale w momencie, kiedy faktycznie jakiś błąd jest wykryty, jest informacja, co jest źródłem błędu i nasza sugestia, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. No i ten trudniejszy tryb wdrażania, czyli PIPA, tak jak powiedziałem, jest to wymysł branży automotive. Ma on 5 poziomów. No i jest tak, że piąty jest najwyższy. Pierwszy tak naprawdę wymaga tylko jednego dokumentu, a każdy inny wymaga czegoś innego. Zazwyczaj standardowym jest poziom trzeci. My jako TSA realizowaliśmy właśnie projekt w tym poziomie trzecim. Ideą tego typu wdrażania jest to, żeby faktycznie zarówno klient, jak i my mieli absolutną pewność, że za pomocą tego zestawu parametrów procesu otrzymujemy dokładnie ten produkt, który klient chce i który my jako wytwórca zobowiązaliśmy się do wytworzenia. Jest to proces, tak jak powiedziałem, czasochłonny, ma wiele etapów, ma wiele dokumentów. Nie wszystkie te dokumenty oczywiście dotyczą każdego procesu, bo na przykład jeśli to jest spis części mechanicznych, czy rysunki techniczne części mechanicznych, a produkt nie ma części mechanicznych, to na etapie realizacji tego podpunktu po prostu się nic nie wpisuje. No i tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejszym elementem tego PIP-upu jest tak zwany dokument gwarancji przedłożonej części, czyli PSW. I może pokażę Wam taki PSW, który robiliśmy do firmy Excite. Tutaj mamy, no widzicie, no tutaj na przykład jest tak, że design records drawing, ale tego nie robiliśmy.
każda z tych zakładek dla takiego pełnego produktu jest wypełniana. Począwszy od diagramu procesu, czyli jak realizowany jest produkt, przez FMA, jest mnóstwo narzędzi jakości, które trzeba wypełnić. Tu jest control plan, czyli pewien dokument specyfikujący punkty kontroli, w jaki sposób kontrolujemy, w oparciu o jaką normę, w oparciu o jaką próbkę. To jest przepotężny dokument, którego wypełnienie od początku do końca zajmuje tygodnie, a przy niektórych produktach wręcz nawet miesiące. To jest cały spis tych wszystkich 18 dokumentów. Tak jak powiedziałem, no, nawet to jest dokumentacja kwalifikowanego laboratorium. Czyli oddajemy jakiś ten nasz produkt do certyfikacji i faktycznie to laboratorium mówi, ok, to jest zgodne z normą CE, albo jest na przykład przeszło testy przebicia obudowy. Więc mnóstwo czasu zajmuje stworzenie produktu w oparciu o technologię PIPAP, o metodykę PIPAP, ale jeśli jest przemysł automotive, trzeba to zrobić. Jeśli jest to na przykład sterownik czy urządzenie, które jest związane z pasami bezpieczeństwa, z poduszką powietrzną, nie macie szans wejść w produkcję rozwiązań tego typu bez przenieścia przez to całą procedurę. Plusami na pewno jest to, że jest najbardziej powtarzalna metoda, czy jest to metoda, która daje najbardziej powtarzalny proces. No i faktycznie zarówno klient, jak i dostawca dokładnie wiedzą, co jest podmiotem wykonania tej produkcji. No ale niestety, no, każda zmiana w projekcie, który już został wdrożony metodą PIPAP, wymaga kolejnego PIPAP-u. To oczywiście jest zdefiniowane przez klienta, bo na przykład nie wiem, zmiana etykiety, on może powiedzieć OK, to może być załatwione troszeczkę na drogę. Ale załóżmy, zmiana linii produkcyjnej z linii pierwszej na drugą powoduje to, że już niestety musimy ten produkt wdrażać po raz kolejny. Produkt, tryb wdrażania bardzo kosztowny, długi, a w niektórych branżach niestety jest to barierą wejścia w ogóle na rynek. Jeśli chodzi o wybór dostawcy, no to tutaj też nie powiem nic takiego odkrywczego. No na pewno, jeśli już wybieracie dostawcę, no to zwróćcie uwagę na to, czy ten dział, czy ta firma posiada tak zwany dział NPI, czy dział wdrożeń. Jeżeli nie ma tego działu, no to powiedzmy sobie, może być to tak, że pewne elementy jakościowe, pewne podejście, zwracanie uwagi na pewne szczegóły, no, po prostu nie będzie świadomości zbudowanej. Na pewno firma, która posiada kompleksowy łańcuch dostaw, czyli zapewnia i logistykę, i montaż, i test, i dostawę pod określony adres. Dlaczego? No bo często się nam tak zdarzało, że jeśli klient dostarczał komponenty, coś nie działało na etapie testów, to potem dochodziliśmy do tego, czy to jest komponent, czy to jest montaż. W końcu stawało na tym, że to jest komponent, a ktoś dostarczył nam komponent, który był kupiony w blokę. Sytuacja taka ekstremalna, ale rzeczywista. Faktycznie mieliśmy taką sytuację. Mieliśmy spad na teście. I winą była dioda. Dioda kupiona u jakiegoś brokera w Indiach bodajże, która w środku właściwie po prześwietleniu X-rayem była niczym innym tylko blaszką. To w ogóle nic nie było. To była tandetna podróba, którą kupiliśmy, bo po prostu było ciśnienie ze strony klienta, szybko dostawcie. Tutaj jest sprawdzony dostawca, proszę bardzo, to kupujemy. Bach, a tu problem. Technologia. Ważne jest, że jak już projektujecie coś, na przykład w technologii PressFit, która jest oprócz lutowania bardzo często stosowaną technologią, na przykład właśnie w automotive lub w urządzeniach, które mają wysokie prądy, no to upewnijcie się, że oni w ogóle taką technologię dysponują, albo mają doświadczenie w tej technologii, bo co innego to jest poczytanie, a co innego to jest faktycznie sama
sama realizacja. Innym takim przykładem technologii może być technologia hotbar, czyli technologia łączenia tak zwanych taśm, załóżmy od wyświetlacza, z laminatem. To nie jest prosta sprawa, lutownicą się tego praktycznie, znaczy da się zrobić, ale to jest straszny garaż. Technologia właśnie hotbarowa to zapewnia. Jeżeli klient tego nie ma, jeżeli dostawca tego nie ma, sorry, po prostu nie da się tego zrobić. Ma doświadczenie w wymaganym trybie wdrożenia. Jeżeli to samo, automotive, pipap, zwracacie się do dostawcy, wiecie co jest pipap? No nie, ale jesteśmy w stanie to na pewno zrobić. No to jest pewne ryzyko. Mam doświadczenie w montażu z branży naszego produktu. To jest o tyle ważne, że jeżeli jest to branża, załóżmy, energetyczna, no to dostawca jest w stanie już na etapie projektowania dokumentacji powiedzieć wam, ok, to jest błąd. Tutaj należy zrobić w ten sposób, bo nasz inny klient, któremu realizowaliśmy podobny produkt, też zrobił ten sam błąd i byliśmy w stanie powiedzieć, teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, tylko dlatego, że wcześniej ktoś po prostu nam taki produkt dostarczył z błędem, to potem wyszło na etapie testu. Zamknęliśmy sprawę i teraz możemy dzielić tym doświadczeniem. No i certyfikaty. No to jest to, co było właśnie powiedziane, czyli właśnie certyfikaty IPC, ale też chociażby ISO, czyli zgodność, znaczy pewna odtwarzalność procesu, czy na przykład certyfikaty ESD. Taki certyfikat też niektórzy dostawcy wymagają. Samo przygotowanie produkcji jest podzielone na mnóstwo etapów. Na początku jako produkt, który do nas wpływa. Produkt, który do was wpływa, no zakładam, że chcecie produkować nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. W związku z tym zawsze trzeba zidentyfikować tą dokumentację. Jest to o tyle ważne, że jeżeli potem chcecie wprowadzić zmianę w dokumentacji, to odwołujecie się do konkretnego indeksu, do konkretnego wykonania. Będą później mamy te punkty, w związku z tym na razie się nie będę specjalnie tutaj na tym slajdzie rozumiał. Wycena usług i materiału, następnie stworzenie SOE, marszuty, czyli sekwencji operacji, w których wykonywane jest dany produkt. Przygotowanie dokumentacji z wykorzystaniem narzędzi jakości, przygotowanie produkcji, z wykorzystaniem narzędzi jakości, czyli przewidzenie tego, co może się zdarzyć z danym produktem podczas poszczególnych etapów produkcji. To pozwala na stworzenie pewnych mechanizmów, zabezpieczeń, testów dodatkowych, zwrócenie uwagi na poszczególne komponenty po to, żeby ta jakość później była jak najlepsza. Przygotowanie dokumentacji to jest ważny punkt. Narzędzie, szablony, programy na maszyny, jak również profile na piece, to jest ważna sprawa. No i w momencie, kiedy jesteśmy gotowi, to możemy startować. Sam indeks. Tak jak powiedziałem, w naszym akurat zakładzie, bo może być różnie, jeżeli chodzi o różne podejścia różnych zakładów, my zawsze stosujemy taką samą nomenklaturę, czyli w momencie, kiedy mamy produkt konkretnego klienta, pierwsze trzy litery zawsze dajemy, jest to skrót nazwy klienta, W jako produkt, tak akurat przyjęliśmy, a następnie unikalny numer, który jest unikalny w skali całego zakładu. To nie jest tak, że załóżmy klient Silet ma 2675 produktów. To jest 2675 produktów w ogóle w naszym zakładzie. Dalej mamy 0, to jest wykonanie, i A to jest rewizja. Definiujemy wykonanie, rewizję w ten sposób, że wykonanie jest to duża zmiana w projekcie, na przykład projekt jest w wersji SMT lub w wersji DHT, albo z mechaniką lub bez mechaniki, albo jest to z częścią komponentów, za jakąś dużą częścią komponentów, bez tej części komponentów. Natomiast rewizja jest to mała zmiana. Wartość rezystora, inny zamiennik, ze złączem, bez złącza. Nie ma to większego, znaczy to ma oczywiście znaczenie z punktu widzenia działania układu i rozróżnienia poszczególnych rewizji. Natomiast jest to zmiana na tyle duża, że powoduje
zupełnie inne podejście, czy załóżmy wyrzucenie jakiegoś procesu, na przykład mechaniki w ogóle nie ma. Ważne, że klient otrzymuje informację, że jego dokumentacja, którą do nas przesłał, ma taki indeks, potem jak się do nas odwołuje, mówi, to jest produkcja, którą chciałem wykonać dokładnie na tym indeksie. Jeżeli dokonuje zmiany, na przykład soft się zmienia, zmienia się z rewizja na przykład z 0A na 0B, w związku z tym potem, jeżeli on różnicuje te produkty, bo na przykład ma różnych klientów końcowych, nie wiem, ma NE, ma Taurona, no to on może w tym momencie sobie powiedzieć, ok, dla NE mam 0A, a dla Taurona 0B. W związku z tym on potem zamówiając u nas, jeśli zamówienie wpłynie od Taurona, no to wie, na jaki indeks ma się już powołać. Nie ma czegoś takiego, że mówimy, wiecie, to przyślijcie nam ten soft jeszcze raz, bo my nie wiemy, co to dokładnie jest. Nie, w naszym systemie mamy zdefiniowany indeks, pod nim mamy całą dokumentację. Wycena. No, to jest coś, co de facto bardzo często klienci traktują jako najważniejszą rzecz. No i słusznie, no bo de facto ceną bardzo często produktu zbywa się rynek. Jeżeli chodzi o to, na jakiej podstawie my wykonujemy wycenę, no przede wszystkim na podstawie dokumentacji, która jest do nas dostarczona, czyli na podstawie BOM-u, który zawiera desygnatory, wartości, obudowę elementów, ilości i MPN-y. Rysunki montażowe, tutaj ważna jest czytelność, pliki Gerber, informacje o PCB, o stack-up, pokrycie, czy to jest złoto, czy to jest pokrycie bezołowiowe. No i elementy dodatkowe, takie jak instrukcje zdjęcia, uwagi konstruktorskie i tak dalej. Generalnie zasada jest prosta. Im więcej dokumentacji my dostaniemy, tym bardziej precyzyjna jest ta wycena. Jeżeli chodzi o czas testowania, nam jest ciężko oszacować czas testowania w momencie, kiedy dostajemy soft. Nie jesteśmy w stanie go uruchomić. Po prostu dociera do nas plik, a potem jesteśmy w stanie uruchomić na testerze, który przyjedzie od klienta. No to informacja o tym, że to trwa 5 minut, to jest właściwie jedyna informacja, która może nam pozwolić wycenić testowanie. Bo sama dokumentacja nie za wiele da. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w danych testach, jasne, ale bez tego to jest tak naprawdę niewykonalne. SOLE, czyli sekwencja operacji. Na podstawie tego, na podstawie wyceny, my tworzymy tak zwane SOLE. Co jest to coś, co przypomina tak naprawdę z Ganta, ale jest to przejście produktu przez wszystkie operacje, które ujęte są w wycenie wraz z ich przypisanym czasem. No oraz oczywiście kolejnością, czyli mamy sobie montaż SNT, który jest poprzedzony uzbrojeniem stołu, wydaniem itd. To jest tak naprawdę wizualizacja tego, przez jakie etapy przechodzi produkt. Ważne jest to, że w momencie, kiedy klient pyta się, ok, na jakim etapie jest moje urządzenie, to my jesteśmy w stanie w naszym systemie spojrzeć i zobaczyć, ok, jest załóżmy na separacji w CMU. Jeżeli chodzi o te narzędzia jakości, w ogóle dlaczego o tym mówię? No bo to są narzędzia, które mogą być stosowane zarówno u nas jako w firmie produkcyjnej, jak i u Was na etapie projektowania. Bo można sobie zrobić analizę FMEA, czyli analizę rodzajów, skutków możliwych błędów i polega ona na tym, iż tworzymy sobie tak naprawdę na początku tak zwaną mapę procesu, czyli spis tego, co jest w produkcie realizowane za pomocą symboli, numerów. A następnie patrzymy, jaki błąd może wystąpić na danym etapie, jaki może mieć to skutek, jaki jest bieżący sposób kontroli oraz potencjalne skutki, przyczyny błędu i bieżący sposób kontroli. Przypisujemy sobie od 1, czyli to jest tak naprawdę najniższy skutek, do 10, gdzie faktycznie skutek jest krytyczny z punktu widzenia klienta, a następnie każdą z tych wartości mnożymy i otrzymujemy liczbę. Ta liczba, im wyższa, tym niestety gorzej i na
podstawie tej analizy jesteśmy w stanie wyłapać te punkty, które wymagają poprawy, bo jeżeli coś ma wartość, załóżmy 300, no to niestety musimy tutaj wprowadzić ulepszenie, to jest akurat kontrola jakości podgrzewacza. Jest to proces, który jest wykonywany optycznie, sprawdzamy jakość połączeń budowanych. Jako działanie tutaj możemy zastosować, załóżmy zastosowanie testera po agregacie, który sprawdza jakość połączeń lutowanych lub tester funkcjonalny. Także to pozwala nam na etapie projektowania procesu wyłapać te miejsca, które są potencjalnym zagrożeniem z punktu widzenia jakości, które dotyczy produktu. Plan kontroli jest to dokument, który właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, definiuje te punkty kontrolne, które są umieszczone w procesie. Jest powiedziane, co, w jaki sposób, za pomocą jakiego elementu jest sprawdzane. Czy to jest faktycznie, załóżmy, kontrola jakości jest to przyjęcie materiału do magazynu. I mamy poszczególne czynności wykonywane z tym, z tolerancją, z oceną techniki pomiarowej, z próbką itd. Jest to o tyle ważne, że potem jesteśmy w stanie powiedzieć, że wykonaliśmy wszystkie punkty kontrolne i nasz produkt, wasz produkt w tym momencie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy naszego procesu. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze raport pierwszej produkcji, czyli dokument, który wykonuje się po każdej serii próbnej, prototypie, i on właśnie definiuje problemy, które zauważyliśmy podczas przygotowania dokumentacji czy podczas realizacji produkcji oraz rozwiązanie, które zastosowaliśmy dla tego problemu. To akurat jest jakiś rysunek montażowy nieczytelny. Wyjaśnia się to z klientem. O tyle jest to ciekawy dokument, bo na tym było praktycznie w ogóle nie było problemów, że jest tak naprawdę dobrym źródłem wiedzy dla stworzenia kolejnej wersji tego samego produktu w kolejnej ewolucji. Jesteśmy w stanie już wykonać ten produkt dużo szybciej, dużo bardziej efektywnie. Kolejna metoda APQP, czyli to jest metoda, która jest specyficzna. Ona jest tak naprawdę wzięta też z metodologii amerykańskiej i też nie jest prosta, nie jest łatwa, jest dosyć długa, bo wymaga aż 5 faz. Od planowania przez planowanie i rozwój produktu, potem jest procesu, potem jest walidacja produktu i procesu. Faktycznie to jest sprzężenie zwrotne, działanie korygujące. I właśnie PPAP jest elementem APQP. W związku z tym jest to i kosztowne, i długie, ale faktycznie bardzo skuteczne. Metoda DMIC, czy DMIC bardziej, jest to metoda optymalizacji procesów. Mamy tutaj zdefiniowane poszczególne etapy, czyli to, co chcemy poprawić, jaki jest stan obecny, czynniki, zmiany i feedback, jak to wyglądało, jak to wygląda po wprowadzeniu zmian. No i to jest element z kolei Six Sigma. I Six Sigma jest to specyficzne narzędzie stosowane zazwyczaj dla produktów, kiedy faktycznie mamy do czynienia długich serii. To jest metodyka, która opiera się na przewidywaniu pewnych zdarzeń w oparciu o dane, które są zbierane podczas produkcji, podczas procesów, które obecnie mają miejsce. Czyli jeżeli mamy sobie proces, który ma pewne granice i widzimy, że wyniki są jeszcze w tej tolerancji, ale gdzieś zbliżają się do którejś z granic, musimy zareagować w ten sposób i jesteśmy w stanie uniknąć błędu, który potem może powstać. Z punktu widzenia konstruktorów absolutnie bardziej taka metoda, taka ciekawostka, z punktu widzenia produkcji no, niezwykle istotna. Czasami jest tak, że klient wymaga takiej kontroli. Przychodzi i mówi, macie Six Sigma? No mamy. Okej, no to pokażcie mi wyniki, w jaki sposób to kontrolujecie, w jaki sposób jesteście w stanie zapewnić, że ja otrzymam produkty o określonej jakości. No i w tym momencie zaczyna się
zaczyna się udowadnianie, przekazywanie dokumentów, przekazywanie wiedzy. Metoda stosowana, tak jak powiedziałem, przy długich seriach, przy setkach tysięcy, natomiast przy dziesiątkach nie ma zastosowania. No i popularny lean management to też może być zastosowane nawet na etapie konstrukcji, bo lean management, czyli odchudzone zarządzanie, usuwamy to, co jest niepotrzebne, to, co jest nadmiarowe. Z punktu widzenia konstrukcji nawet też można w ten sposób postępować, takie projektowanie typu lean. Po prostu stosujemy to, co jest potrzebne, niekoniecznie dodajemy jakieś elementy, które mogą zabezpieczać układ w jakiejś tam sytuacji, albo załóżmy stosowanie kondensatorów 1%, kiedy 5% absolutnie wystarczy. Po prostu działanie takie, które ma na celu redukcję kosztów i redukcję problemów, które potem mogą wystąpić na etapie produkcji. Jeśli chodzi o samą dokumentację, która od nas trafia, no to co mówiłem wcześniej, bardziej dokumentacja dokładna, tym lepsza z naszego punktu widzenia, bo mamy mniej pytań, szybciej jesteśmy w stanie ją wdrożyć, szybciej jesteśmy w stanie zaproponować klientowi takie rozwiązania, które są zgodne z jego wymaganiami. To też jest ważne. No, w firmach produkcyjnych nie wszyscy są elektronikami. Trzeba tego świadomość. To nie jest tak, że wszyscy tam siedzą, są to ludzie, którzy mają dyplom inżyniera, w związku z tym na pewno rozumieją, o co chodzi. Patrzą na BOM i widzą, okej, tutaj jest faktycznie taki komponent. Tutaj może nie ma tolerancji, ale według mnie to jest właśnie ten komponent. Nie, tam są ludzie różni, którzy mają doświadczenie czy edukację w różnych branżach, a pracują przy dokumentacji, przy teście, przy innych czynnościach i nauczyli się tego, ale nie są alfą i omegą, jeżeli chodzi o to. Więc no nie zakładajmy, że ta osoba na pewno będzie wiedziała dokładnie, o co chodziło w momencie, kiedy w BOM-ie jest jakieś niedopowiedzenie. Sam BOM musi zawierać desygnatę, obudowę, wartość oraz montowaną ilość. No i to, co jest ważne z naszego punktu widzenia, czyli MPN-y. Czyli to są dokładnie, czy to jest wskazanie dokładnie, o jaki komponent chodzi. Nie jest to tylko podanie wartości, obudowy, tolerancji, dielektryka, ale wskazanie, że to jest dokładnie ten komponent, który może występować w wielu źródłach, ale to jest dokładnie ten ciąg znaków, cyfr, liter, o który chodzi w naszej chorobie. No, dosyć oczywista rzecz, czyli wszystkie rysunki montażowe, na podstawie których my potem montujemy, muszą być czytelne. No, nie może być takiej sytuacji, którą pokażę na kolejnych slajdach. Jeżeli chodzi o produkty, które są montowane w obudowy, no to jako konstruktorzy dokładnie wiecie, o co chodzi. W jaki sposób to, gdzie ma być montowane, gdzie ma być etykieta, gdzie ma być otwór, gdzie ma być jakaś śruba. No, my jako wykonawcy nie mamy takiej percepcji, w związku z tym potrzebujemy informacji w postaci rysunku, jakiegoś rzutu 3D, czegokolwiek, co pozwoli nam zwizualizować wasz produkt i zaprojektować nasz proces w ten sposób, aby to było wykonane jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie. Każda nietypowa czynność powinna być opisana. To, co pokazywałem wam wcześniej, te wszystkie przeróbki, lutowanie element na elemencie zamiast tranzystora, no tak naprawdę, jeśli mamy tylko BOM, rysunek montażowy i mamy takiej dokumentacji, no bardzo ciężko jest nam się domyślić, że załóżmy tam musi być silikon. W związku z tym taka dodatkowa informacja jest dla nas cenna, bo potem na etapie wykonawczym już wiemy, o co chodzi o konstruktorowi. Mariusz, bo minęła godzina. Mhm. I jeszcze następny jest Bartek, który też ma dla nas prezentację. Ja mogę zmieścić globalnie jedną z zapowiedzi. Aha. Dobra, to ja się w sumie spodziewałem aż takiej rozległości tej prezentacji. Aha. Więc proponuję albo się poczęstować ciastkiem, albo też od razu przejdziemy do prezentacji Bartka, jeżeli to nie będzie problem. Bardzo są jakieś pytania, albo chcesz jeszcze tak o
czymś, co jest szczególnie ważne powiedzieć? To znaczy, tak jak mówiłem, właśnie te kolejne etapy. Generalnie powiem tak. Dokumentacja jest wszystkim. Z punktu widzenia firmy wykonawczej dokumentacja jest wszystkim. W związku z tym im bardziej jest ona czytelna, im ona zawiera pełniejszą wiedzę, im więcej tam jest informacji, dla nas tym lepiej. Bo potem nie mamy do Was pytań, nie ma potem niejasności, że to miało być tak wykonane, a wykonaliście w inny sposób. Skraca to lead time dostawy, czyli czas, kiedy Wy składacie zamówienie do momentu, kiedy otrzymujecie zamówienie. My się nie denerwujemy, Wy się nie denerwujecie. Tyle. Tak naprawdę to, jeżeli chodzi o dokumentację, to jest dla nas jest to kluczowa rzecz. W związku z tym dbajcie o dokumentację i tyle. To jest moje strony.